Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Pierwszy materiał dotyczył będzie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. W tamtym okresie, gdy ważyły się kwestie komunalizacji tego przedsiębiorstwa, wszystkie sprawy dotyczące PWiK były bardzo istotne. Na początku 2001 roku doszło więc do przekazania wodociągowego majątku gminy Bolesławiec miastu. Gmina miejska, żeby mieć pewność prawidłowego i właściwego działania, jakie tutaj zostało podjęte, zatrudniła firmę Business Expert z Poznania, która to firma wskazała nam kierunki, w jakich powinniśmy iść, ażeby to, co dzisiaj zamierzamy, mogło zostać zrealizowane w całości i zgodnie z prawem. Gmina Wiejska powierzyła gminie miejskiej realizację zadań publicznych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Mienie gminy wiejskiej zostaje przekazane w formie aktu notarialnego, grunty przejdą w użytkowanie wieczyste, a budynki, urządzenia i sieci w prawo własności. W oparciu o zapisy tego porozumienia gmina wiejska przekaże gminie miejskiej cały swój majątek z zakresu wodociągów i kanalizacji, aby z kolei gmina miejska mogła przekazać go aportem na majątek przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji przyszłej spółki miasta. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji będzie wykonywać powierzone mu zadania. Zostanie skomunalizowane na rzecz gminy miejskiej, a potem przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Gminy. W naszym porozumieniu mówimy o przekazywaniu wzajemnym majątku, ale mówimy również i o tym i zapowiadamy, że przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji będzie przekształcone w spółkę. Bo tylko ta forma prawna pozwala przekazywać majątek z pominięciem podatku w formie udziałów dla przedsiębiorstwa. I tylko ta forma zapewnia nam na dzień dzisiejszy to, że będziemy mieli właściwe relacje ekonomiczne i prawne, jeżeli chodzi o podjęte w tej materii działania. Przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie może zostać sprywatyzowane bez zgody gminy wiejskiej, a w Radzie Nadzorczej będzie zasiadał jeden przedstawiciel gminy wiejskiej. Gmina miejska Bolesławiec bierze to prawo związane z majątkiem, ale bierze na siebie również ten obowiązek zaopatrywania gminy wiejskiej według pewnych z góry ustalonych zasad. Zasady te polegają na tym, że nie będzie tu lepszych i gorszych mieszkańców gminy wiejskiej i gminy miejskiej Bolesławiec, będą traktowani na jednakowych warunkach. A świadczyć o tym będą przede wszystkim ceny. Opłaty każdorazowo będą ustalane przez Radę Miasta i dla obu gmin będą jednakowe. Utrzymanie i odtwarzanie przekazanych budowli, urządzeń i sieci we wsiach skanalizowanych i zwodociągowanych należy do PWiK-u. Nowe zadania inwestycyjne gmin będą wykonywane we własnym zakresie. Nasza wspólna droga dojścia do dzisiejszego porozumienia była długa, trudna i usiana wieloma pułapkami prawnymi. Mimo tego udało nam się szczęśliwie dobrnąć do celu. Gmina miejska ma też wyrazić zgodę na włączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej planowanych do budowy sieci zbiorczych dla wsi Nowa, Ocice, Mierzwin, Brzeźnik oraz wsi Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, Dąbrowa Bolesławiecka i Krępnica. Włączenia te powinny być skoordynowane z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków. Jak pamiętamy, potem PWiK zgubiło się miastu i trzeba było nadzwyczajnych działań, żeby doszło w końcu do jego skomunalizowania. A teraz prostszy temat. Na balu spotkali się przedstawiciele władz miasta i powiatu, członkowie klubu oraz jego przyjaciele z Polski i Szwajcarii. Jest to doroczne spotkanie z ludźmi, sympatykami piłki nożnej, z ludźmi, którzy zajmują się biznesem w Bolesławcu, którzy niejednokrotnie właśnie wspomagają klub, a między innymi dzisiejsze dochody z tego balu również przewidziane są w części na potrzeby klubu. Na balu uhonorowano tych, którzy pomagali klubowi w minionym roku. Prezes Kaput dziękował i prosił o jeszcze. Prosił skutecznie. I z wielką przyjemnością mogę poinformować, że podjęliśmy wstępną decyzję o tym, że na kluby sportowe, na sport bolesławiecki w tym roku zostaną przeznaczone znaczne dodatkowe środki z budżetu miasta Bolesławca. Oprócz władz miasta podziękowano również władzom powiatu oraz firmie STW. Jedną z atrakcji balu były również sprawdzanie umiejętności piłkarskich gości.
Mimo zabawowej atmosfery nie stroniono od poważniejszych tematów, takich jak finansowanie klubów sportowych. Dzień dzisiejszy sponsoring dla wszystkich klubów, stowarzyszeń jest jednakowy. Poprzez bony, które mamy, premiują wszystkie kluby, bez względu na to, czy to jest klub jak BKS, czy to jest klub nawet młodzieżowy, szkolny. Jest jednakowa dotacja i myślę, że właśnie trzeba zmienić to. A jakie mogłyby być to zmiany? Jest jeden klub w Bolesławcu, którym jest BKS Bolesławiec, powinien być chyba bardziej szczególnie pod opieką nie tylko miasta, ale w ogóle wszystkich mieszkańców Bolesławca. Czy Rada będzie rozpatrywała projekt takiej uchwały? Nie wykluczam, że taka uchwała może nastąpić, dlatego że nie tylko, że wszedłem do zarządu BKS-u, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców, dla samego miasta, dla promocji właśnie miasta, BKS daje nam największą taką gwarancję właśnie, żeby tą promocję poprzez ten klub przynosić. Na balu odbyła się również licytacja sprzętu piłkarskiego. Dres Włodzimierza Lubańskiego sprzedano na przykład za 2400 zł. Goście bawili się świetnie niemal do białego rana. Żeby Państwo od razu wiedzieli, co będziecie zaraz oglądać, powiem, że to Bolesławiecki dworzec PKP w stanie z 2001 roku. Trochę się pozmieniało, ale już niebawem tych zmian będzie tam dużo więcej. Ten materiał to nic nadzwyczajnego. Oto policja zatrzymała dilera narkotyków, ale proszę zwrócić uwagę na policjanta, który pojawi się w wypowiedziach. To było zawinięte w to i jeszcze wynięte taśmą są krzlepną, taką zieloną. Identycznie musiało być w tym przypadku. Już poszło do ludzi po prostu. W ramach prowadzonej akcji wymierzonej w handlarzy narkotyków w dniu 27 marca tegoż roku policjanci naszej jednostki dokonali zatrzymania 30-letniego mieszkańca Bolesławca, trudniącego się tym procederem. W zajmowanym przez niego mieszkaniu przy ulicy Bielskiej zostały znalezione narkotyki, w tym 56 porcji marihuany, 560 porcji amfetaminy i 11 tabletek ekstazy. Były dilerki na gramy, on z tego jeszcze dzielił na 10. Taka dilerka to jest gram, to jest 100 zł. To na 10, po 10 zł za porcję, za setkę tak zwaną. To jest dopiero z towaru świeżego, który dostał. To było zapakowane jeszcze w takie specjalne, wodoodporne i tak dalej, żeby zapachu nie było taką taśmę samoprzylepną. Lignina, tam jakieś są zapachowe rzeczy, żeby gdzieś to wyżył. A tu w ogóle jest dziesiątka, 10 gram w jednym, nie? Też jeszcze nie rozważono. Krzysztof S., jak twierdzą policjanci, najprawdopodobniej wszedł na rynek po złapaniu we wrześniu ubiegłego roku dilera z gimnazjum nr 3. W handlu narkotykami nie może być żadnych luk i dlatego szybko miejsce jednego dilera zastępuje inny. Narkotyki znaleziono w futerale kasety wideo oraz w saszetkach. Niektóre nie były jeszcze poporcjowane. To jest warte 5 tysięcy złotych. Tak? Marihuana to są gramówki, to jest 30 zł. Oni kupują z reguły połówkę, po 15, pół grama. Chłopcy biorą, nie? To też nie rozważą.
Ekstazy są po 20 zł, 15, w zależności tam od siły, od zawarwienia, od znaczenia. Dodatkowo w mieszkaniu Krzysztofa S. znaleziono jeszcze dowody osobiste, paszporty, pieczątki różnych firm, pieczęć urzędową Urzędu Miasta Bolesławiec, dokumenty in blanco, w tym jeden niewypełniony jeszcze dowód osobisty. Nie wiadomo na razie, do czego Krzysztof S. wykorzystywał te wszystkie przedmioty, ale nie trudno się domyślić. Pieczątka Urzędu Miejskiego w Bolesławcu, między innymi pieczątki przedsiębiorstw, między innymi IBF-u. Wielu, wielu innych dowody sobie z paszporty, świadectwa kwalifikacji pojazdów na tiry, rejestracje studenckie, prawa jazdy, dowody rejestracyjne. Przypuszczalnie część kradzieży w zamian za narkotyki była przenoszona. No i in blanco dowód to będzie sprawdzany, z którego urzędu był skradzież na pewno. O skali i zakresie prowadzonej przez podejrzanego działalności będzie można powiedzieć dopiero w trakcie prowadzonego postępowania. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Łączna wartość rynkowa znalezionych w tym mieszkaniu narkotyków wynosi prawie 8 tysięcy złotych. Tak, to Dariusz Borski, obecny komendant powiatowy policji. Mamy Wielki Post. Przed nami jest więc moment, o którym będzie w tym materiale. Impreza wypadła bardzo ciekawie. Do południa można było kupić na specjalnych stoiskach dosłownie wszystko, co związane jest ze świętami, a więc stroiki, pisanki, baranki i oczywiście słodycze. Najsympatyczniejszym chyba momentem piątkowego kiermaszu, a już bez wątpienia najsłodszym, była degustacja świątecznych wypieków przygotowanych przez Społem. Tu zainteresowanie mieszkańców było ogromne. Każdy chciał spróbować pięknie wyglądających ciastek, lukrowanych babek i kolorowych mazurków. Niestety cukiernicy, mimo bardzo pochlebnych opinii próbujących, nie chcieli zdradzać przepisów na wielkanocne smakołyki. Tu jest mazurek pomarańczowy. Pomarańczowy, bo z ciasta pomarańczowego. Nie podam receptury, dlatego że jest to nasza tajemnica. Każda firma ma teraz własne przepisy, własne receptury i na podstawie tych receptur sporządza wyroby, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze. No i dosyć bogato zdobiony, bo właśnie przy mazurkach przede wszystkim chodzi o dekoracje. Dla zainteresowanych sztuką pisania wielkanocnych jajek otworzono specjalne stoisko, przy którym pani Zofia Tarasiewicz zdradzała sekrety przygotowywania świątecznych pisanek. Każdy mógł też spróbować, a przy tym nauczyć się tej trudnej sztuki. Nie zabrakło też praktycznych rad dla pań domu, które interesowały się dosłownie wszystkim. Na przykład tym, co zrobić, aby jajko nie pękało w trakcie gotowania. A odpowiedź jest bardzo prosta. Należy do garnka z jajkami wlać zimnej wody i wtedy stopniowo je podgrzewać. Sukces gwarantowany. Żeby ściąć jak najbardziej białko, jajka gotuje się w wodzie z solą, dlatego żeby się odtykały pory i żeby jajko oddychało, żeby się suszyło. I wtedy takie jajko dopiero jest przygotowane do pisania i takie jajko się pisze. Przy okazji świątecznego kiermaszu rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszą kartę świąteczną. Laureatkami zostały Ania Wardyńska, Martyna Sidorowicz i Ania Narecka. Kazimierz Ujazdowski bywa co jakiś czas w Bolesławcu, a oto jego wizyta wtedy, gdy był ministrem kultury. Sensem tej ustawy jest poszukanie takich rozwiązań prawnych dla instytucji kultury, które będą honorowały ich specyfikę, wynikającą z tego, że ani nie są to agendy administracyjne, ani nie są to instytucje pracujące na zysk. Sensem tej ustawy jest wzmocnienie pozycji dyrektora instytucji kultury, który powinien być wolny od presji układów politycznych, co nie znaczy, że wolno od oceny merytorycznej. Co nie znaczy, że wolno od oceny merytorycznej. Zakładam poszukiwanie takiego rozwiązania ustrojowego, które daje dyrektorowi pewną, stabilną pozycję w tym czasie, w którym powierzona mu została misja szefowania instytucji. To powinny być kilkuletnie kontrakty. Oprócz założeń ustawy minister wiele uwagi poświęcił swojemu programowi polityki kulturalnej, serwując słuchaczom stwierdzenie mówiące o tym, że państwo ma obowiązek prowadzenia polityki kulturalnej, że kultura jest sprawą marginalną dla rządzących, że nie można wyobrazić sobie państwa bez kultury itd. Po niemal półgodzinnym powtarzaniu przez ministra tego typu truizmów rozpoczęła się dyskusja, a właściwie krótka seria ataków na obecną politykę kulturalną. Zarzucano przede wszystkim pomijanie przez władze państwa problemu kultury w małych społecznościach.
Tego właśnie problemu dotyczyły pytania i wypowiedzi. Czy pan istotnie uważa, że w zapisie o kulturze, który się w tej chwili tworzy na nową ustawę, nie byłoby zasadne, aby się znalazł taki zapis, który by obligował samorządy terytorialne, czyli gminy, do czegoś takiego, aby odbudować dawne instytucje kultury, które istniały na wsi, między innymi w filii bibliotek. Ludzie chętnie poczytaliby, nie książki nie kupił, bo ich na to nie stać, a pożyczyć książki nie mają gdzie. Znowu dostajemy plik niby uprawnień, niby pełnomocnic, za którymi nie idą żadne pieniądze. Jeżeli powiedzmy sobie w powiecie bolesławieckim, panie starosto, nie wiem, chyba 24 teraz jest bezrobocie, to procent, to praktycznie możemy sobie odpowiedzieć, kogo stać na książkę, kogo stać na cokolwiek z kultury. Na bilet do kina, na teatr, który przyjedzie. I porównywanie, powiedzmy sobie, bo są takie porównywania, że bilet jest jeszcze tańszy od pół litra wódki, to nie jest żadne, bo na pół litra wódki na Zachodzie pracuje się godzinę czasu. To jest taka odpowiedź od razu, co i do tego biletu. W zapisie tym tutaj, który mam, nigdzie nie ma pomocy naprawdę żadnego organu wyżej stojącego, który by pomógł, który by stworzył warunki. My mamy utworzyć instytucje kultury, powołać je i jako samorząd je utrzymać. Minister przyznał, że jego resort powinien wspierać inicjatywy lokalne, ale nie może zastąpić lokalnej inicjatywy, a jego zdaniem dużym problemem jest brak inicjatywy właśnie tu, w społecznościach lokalnych. No, mniej było jednak ministra, a więcej jego krytyki. A teraz ciekawostka pro domo sua. Unikalne zdjęcia z redakcji naszej telewizji w 2001 roku. Postanowiliśmy po prostu przedstawić Państwu ładniejszą część naszej redakcji. Dziewczyny stawiały opór, ale bezskutecznie. Tak? No chcemy powiedzieć coś ludziom, jakąś informację, jakaś kontynuacja, chociaż minimalna. Właśnie miałam do Państwa dzwonić. Kasia Biegasiewicz właśnie stara się uzyskać jakieś informacje na temat wczorajszej awarii wodociągów. Zdjęcie już ma, a teraz tkwi w fazie żmudnego obdzwaniania tych, którzy coś wiedzą. Potem widziany przez Państwa niedawno stand-up i wejście gotowe. Nie, no przestań, to jest jak Big Brother. Tak na filmowanie w redakcji zareagowała Iza Jurasik. Właśnie montuje z Andrzejem reportaż. 2.17. 2.17, wykorzystuj. No właśnie na tym zdaniu, które przed chwilą skończyła i teraz powinna zacząć, wykorzystując swoje kompetencje. Ale wykorzystując ma zacząć. Ma zacząć, a to się zaczyna 2.17. W międzyczasie dziewczyny, nie wiedząc po co robimy te zdjęcia, kombinowały jaki by tu zrobić materiał z okazji swojego święta. Słuchaj Kasia, bo ja wymyśliłam sobie, co by wyjść na ulicę i na przykład zapytać się kobiet, czy bije pani swojego męża. Albo czy gotuje mu pani obiady. Dobry byłoby, nie? Takie zrobić żarty. Co ty myślisz, Janek? Janek? Czy na przykład, czy pierze pani swojemu mężowi skarpetki? Albo czy sam pan sobie pierze skarpetki? Jak widać, pomysłów Izie nie brakowało. A oto Agnieszka Sobocka, jedyna niewiasta w dziale marketingu. Niestety Agnieszka była mniej rozmowna niż dziennikarki, ale za to mniej protestowała przeciwko kręceniu. Kobiety stanowią 1/3 naszej ekipy, choć cały czas udają, że jest ich więcej. Przodują w pracy pod względem obecności na wizji, ilości przedyskutowanych dziennie tematów, ilości zadawanych pytań i tolerancji względem będących plagą w biurowcu handlarzy obnośnych. Wydatnie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza smrodem lakieru do włosów i do paznokci oraz zmywaczy. Poza tym wzbudzają wielką sympatię współpracowników, części widzów oraz knajp prowadzących jedzenie na telefon. Podczas kręcenia tych zdjęć nie było w redakcji prowadzącej aktualności Emiliany Furczyńskiej, ale jej też dotyczą uwagi o kobietach w naszej telewizji, a pokażemy ją teraz. Teraz pań mamy mniej, ale i w ogóle jest nas tutaj mniej, zatem raczej powtórki nie będzie. Powtórkę z przeszłości będą za to mieli bohaterowie tego materiału. Do konkursu stanęły 23 osoby z klas 4, 5 i 6 ze szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Bolesławiec.
Każdy uczestnik prezentował jeden utwór. Uczestnicy sami mogli wybrać między poezją a prozą. Po przesłuchaniach nastąpiły półgodzinne obrady jury i przyszedł czas na wyłonienie laureatów. Staraliśmy się zwrócić uwagę na wszystko. Ocenialiśmy interpretację tekstu, dobór tekstu, do możliwości interpretacyjnych recytatora. Zwracaliśmy uwagę na kulturę żywego słowa, a więc pospolicie nazywając dykcja, ale również i na ogólny walor tej dziedziny. Również zwróciliśmy uwagę na to, jak dziecko, recytator, prezentował się, a więc ogólny wyraz artystyczny. Młodzi recytatorzy niecierpliwie czekali na wyniki. Za interpretację przygotowanego wiersza pierwsze miejsce postanowiliśmy przyznać Natalii Tomczyk. Bardzo się cieszę. Jestem zaskoczona tym, że zajęłam pierwsze miejsce. Kto jest twoim nauczycielem? Kto cię przygotował? No tak właściwie to mnie przygotowywała babcia i pani od zajęć teatralnych. Nauczycielka także mnie przygotowywała, ale w mniejszym stopniu. Sama wybrałaś sobie tekst? Babcia mi pomogła w wyborze tekstu. Drugie miejsce zajęły ex aequo Kinga Kraśnicka z Kruszyna oraz Aldona Pluskota z Trzebienia. Trzecie miejsce Emilia Izba z Kraśnika Dolnego. Jedyne wyróżnienie otrzymała Anna Zajączkowska z Ocic. I na koniec materiał sensacyjny. Teraz to zaraz ustawić. Dobry wieczór. Jak się ogłosić podpalenie wiatr na ulicy Polnej koło... Już wiedziałem. Ale dziękuję. Dzień dobry. Tu na pamięć coś się pali koło odlewki. Już wjeżdżają od nas. Dziękuję. Proszę. Jeżeli pan mógł wziąć książki, kupiłem akurat. Proszę, zaraz do ustawienia. Proszę pana, tutaj na Polnej. Już wjeżdżają. Tak? Tak. No, dziękuję bardzo. Zadowolony. Tutaj idzie pan. Co pan mówi? Tak, ujeżdżają do ustawienia. No bo się za to na tych Polnych pali. To się drugi samochód pali. Ile wyjeżdżają ludzie? Proszę pana. Dzień dobry, proszę pana. Tu na ulicy Polnej. Nie pan powie, bo tam się tak pali samochód. Rozumiem, nie może nic zrobić. Tak wybuchło teraz dosłownie. Kilka osób zawiadomiło w nocy straż o pożarze dwóch samochodów przy ulicy Polnej. Pierwsze zgłoszenie przyjęto o godzinie 3.18, a strażacy byli na miejscu już 8 minut później. Ponieważ pożar samochodów wywarł na okolicznych mieszkańcach duże wrażenie, jeszcze długo po zdarzeniu spekulowano na ten temat. Jedną z najpopularniejszych sugestii było to, że jeden z samochodów został podpalony, a drugi spłonął przypadkiem. Panowie, wiecie, co się tutaj stało? Nie. Ale co, nie wiecie, co się stało z tymi samochodami? Słyszeliśmy tylko, że... O trzeciej w nocy podpalili i już. No ale kto podpalił? No nie wiemy. No my nie wiemy kto. Ja o trzeciej to wspałem. Stróż był, dlaczego on nie pilnował tego? Przecież on jest, jego obowiązkiem jest to, żeby pilnować, nie? Ale panowie nic nie widzieli. Nie, my nie. O trzeciej to my śpimy w domu. No ale co, właściciele tych samochodów komuś się mogli narazić? Panuś temu czerwonemu się narazili, co spalili. A resztę to my nie wiemy. A co ludzie mówią na ten temat? No, że to jest nieładnie. Przede wszystkim to jest nieładnie, bo my na przykład tutaj przybywamy, wypijemy tam od czasu do czasu, ale stróż to on powinien wszystko widzieć. A on nic nie widział, on ponoć był tak pijany, że... Czy pan coś wie na ten temat, co się tutaj dzisiaj w nocy stało? Nie wiem nic. Ale coś pan musi wiedzieć. Nic nie wiem. A co mówią? Nie wiem tego, to nie mogę nic powiedzieć, bo nic nie wiem. A to pan miał służbę? Nie. A kto? No, zmiennik miał służbę. To prawda, że był pijany? Kto? Zmiennik? Nie, no niech pani takich rzeczy takich pytań niech pani nie zadaje. Jak pani tak może sugerować, że zmiennik pijany? Pytam, bo słyszałam. A skąd ja mogę wiedzieć? Raczej nie powinien tego. Nie. Zmienialiśmy się. Nie. Przyjechali o trzeciej, zagasili, tylko ten chodzi o ten pierwszy samochód tam, że podpalili. Tam były jakieś porachunki. A drugi się po prostu zapalił? Po prostu zapalił się od tego pierwszego. No. W godzinach rannych 5 kwietnia około 3.18 do tutejszej straży na powiatowe stanowisko kierowania wpłynęła wiadomość, że palą się dwa samochody przy ulicy Polnej. Na miejsce zdarzenia wyjechał jeden zastęp gaśniczy, którym dowodził starszy aspirant Mariusz Pochwała.
Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że palą się dwa samochody faktycznie. Podano jeden prąd wody. Akcja była skuteczna. Pożar ugaszono w ciągu 9 minut. Dwa samochody uległy spaleniu. Straty w przybliżeniu, jakie określił dowódca akcji, wynoszą 30 tysięcy złotych. Co do przyczyny nie chciałbym się wypowiadać, dlatego że przyczyna była nieustalona. Przekazaliśmy teren zdarzenia policji, która obecnie prowadzi dochodzenie. Policja wszczęła co prawda dochodzenie, ale to nie zostało jeszcze zakończone. Kilka godzin po zdarzeniu powołano biegłego, fachowca w sprawach pożarnictwa, aby ten ocenił sytuację. Niestety biegły nie wypowiedział się jednoznacznie. Ma wątpliwości, czy samochody spłonęły w wyniku samozapalenia, czy też zostały podpalone. Szkoda tego malucha, ale wtedy zwracało uwagę raczej to drugie auto. My zwracamy Państwa uwagę na następną środę, gdy wyemitujemy zestaw kolejnych materiałów sprzed lat. Do zobaczenia.